pierwotne pszczelarstwo na tych terenach to wiadomo, że było w barciach. W momencie, gdy z tego terenu zostają wyparte plemiona jaćwingów, osadnicy, którzy osiedlili się na tych terenach, korzystali jakby z darów puszczy, zajmowali się rybołówstwem, pozyskiwaniem miodu, z barci. Z tego, co podaje encyklopedia pszczelarska pod hasłem Organizacje Pszczelarskie na Ziemiach Polskich, a także informacje, które pozyskał dr Romuald Żukowski, historyk, jakby taki lokalny, będąc w archiwum w Moskwie, doszedł do takich informacji, znalazł taką informację, że w 1873 roku powstały pierwsze organizacje pszczelarskie w Suwałkach i w Sejnach, czyli na tym rejonie. Ludzie się zorientowali, pszczelarze, bartnicy się zorientowali, że barć można wyciąć i przenieść tą kłodę do domu i rozpoczął się tak jakby okres pasiek przydomowych. Nie zawsze legalnie, prawda, w centrach, kiedy Polski nie było, nielegalnie funkcjonowały, bo pszczelarz z pszczelarzem się kontaktował. Niekoniecznie musiały być wielkie zebrania, prawda? Światli ludzie chcieli jak gdyby nadrobić zacofanie tego regionu pod względem pszczelarskim. No i chcieli po prostu jak gdyby wydźwignąć pszczelarstwo na wyższy poziom. Nawiązali kontakty z pszczelarzami w Rosji, a także z pszczelarzami innych regionów. No ale w związku z tym, że byliśmy wtedy pod zaborem rosyjskim, no niestety władze carskie nie pozwalały na zaistnienie takiej organizacji, ponieważ dopatrywano się jak gdyby pobudek takich narodowo-wyzwoleńczych. Zastanowili się, że to może być jakiś polityczny związek, no i to kazali, znaczy, zlikwidować to. W Suwałkach te koło po prostu bardzo krótko istniało, natomiast w Sejnach ono przetrwało jeszcze w tym okresie około 10 lat. Skupiało wówczas kilkudziesięciu pszczelarzy, a potem zmianki już na ten temat nie ma. Trzeba tutaj dodać, że te organizacje to nie były formalne, ponieważ nigdy nie zostały zarejestrowane, tylko tyle, że opisane są po prostu w jakiejś tam literaturze czy w jakichś tam zapisach po prostu archiwalnych. 1930 rok to już były duże uroczystości i dalej. Po wojnie władze ówczesne miały kłopoty jak gdyby z dofinansowaniem pszczelarstwa, ale jednak coś tam jednak robiły w latach 40. Tam powstały po prostu w województwie takie jak gdyby, no nie związki, ale to jak gdyby takie zarządy pszczelarstwa, potem przeniesiono jak gdyby do Warszawy na okres 10 lat, potem znowu wrócili do wojewódzkiego zarządu, oczywiście w Białymstoku. Pod koniec lat 50., szczególnie od 57 roku jak gdyby ten zarząd wojewódzki po prostu powstał i zaczęły powstawać powiatowe koła w województwie białostockim. Natomiast koło w Sejnach dopiero zaczęło powstać w wojnie. Powstało 6 kwietnia 1962 roku. Pierwszym prezesem, jak znalazłem w archiwum, został Wacław Krzywicki z Krasnopola. Były takie czasy, że tych pszczelarzy tutaj było niewielu, ale wszyscy w tamtym okresie wszyscy należeli do koła. Już od 100. rocznicy powstania koła, która była jak gdyby celebrowana 100 lat temu, następna była obchodzona 115. rocznica. To był 1988 rok. Odbyło się bardzo ważne wydarzenie, bo wtedy koło jak gdyby ufundowało sztandar dla koła. To był pierwszy sztandar, no fundowany przez pszczelarza, także przez społeczność lokalną, przez wojewódzki związek dofinansowany. Z mojego starania powstał sztandar pszczelarski w Związku Pszczelarskim w Sejnach. Oczywiście jubileusze kolejne, 120, 125, na której to uczestniczył sam prezes Polskiego Związku Pszczelarskiego. Pan Lech Sęczyk. No rzadko, żeby do takiego niewielkiego koła liczącego kilkudziesięciu członków przyjeżdżał sam prezes. Więc nasze koło jak gdyby się zapisało tam gdzieś
w tej historii pszczelarstwa polskiego. Potem była 130, 135 rocznica, gdzie był już prezydent Polskiego Związku, pan Sabat. Oczywiście był również prezydent Litwy, bo wtedy już ta współpraca z Litwą była prowadzona. 16 maj 2006 rok, kiedy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku żeśmy wpisali miód wielokwiat z Sejnężczyzny na listę produktów krajowych. 30 stycznia 2012 roku, czyli 11 lat już minęło i ten miód nas został zarejestrowany w systemie oznaczeń Unii Europejskiej. Tylko dwa miody w Polsce są, mają ten znak, chroniony z pochodzenia, więc miód spadziały z Podkarpacia, on był wcześniej rok zarejestrowany, a potem nasz miód z Sejnężczyzny i Łoździeżczyzny. Ludzi, którzy mój miód i za granicę wywożą. I widocznie podoba się dla nich. Tutaj, na tych terenach, od wiek wieków ludzie produkowali bardzo dobrej jakości miód. Rolnictwo ekstensywne lub też konwencjonalne, gdzie stosuje się niewielkie ilości pestycydów, gospodarka rozdrobniona, nie ma wielkich połaci upraw monokulturowych, duże obszary właśnie tych takich naturalnych siedlisk roślinnych, zaryślowych, stwarza wielką różnorodność biologiczną szaty roślinnej. Rośliny na słabych, nieurodzajnych glebach nie wytwarzają tak dużo kwiatu, żeby znęcić owady do zapylenia, ale wytwarzają mniej kwiatów, ale za to dużo olejków eterycznych. Ten zapach ściąga owady, ale i ten zapach, te olejki eteryczne trafiają później do miodu. W 2006 roku zarejestrowaliśmy miód wielokwiatowy jako produkt tradycyjny na poziomie kraju. Nawiązaliśmy współpracę z pszczelarzami z Litwy, ponieważ chcieliśmy jak gdyby wprowadzić do Unii Europejskiej miód pochodzący z dwóch krajów, Polski i Litwy, czyli z rejonu jak gdyby pogranicza. Ponieważ w historii całej Unii Europejskiej czegoś takiego nie było. Litwa przystała na naszą propozycję, ewenement w skali Unii Europejskiej, że jeden produkt, ale z dwóch krajów. Nasz miód jest najbardziej aromatyczny. Nie spotkałem tak aromatycznego, wspaniałego miodu jak u nas z Sejnężczyzny. Zarejestrowaliśmy miód wielokwiatowy pod nazwą miód wielokwiatowy Sejnężczyzny, Łoździeżczyzny. Certyfikat uzyskaliśmy na początku 2012 roku. Tym oznaczeniem może pochwalić się w Polsce niewiele produktów. Ten miód nie ma zanieczyszczeń. Jest ten miód uzyskiwany metodą tradycyjną, tak jak robili to nasi przodkowie. Dwa razy tylko w ciągu roku wirowane, więc ja mówię o miodzie wielokwiatowym. Nie ma monokultur, nie ma tutaj rzepaków, uprawy słoneczników i tak dalej. To są miody nektarowe, wielokwiatowe, pochodzenia z naturalnych roślin. Mało gdzie facelia jest posiana. Pszczoły go wytwarzają w bardzo trudnych jakby warunkach. Ubogacają go enzymami, zawiera bardzo dużo zawartość proliny i dlatego jest taki wyjątkowy. Wiele enzymów zostało wprowadzonych z ciała pszczół do tego miodu, w związku z tym on jest bardzo wartościowy.
Bez pszczół to ja nie wiem, ja bez nudy by nie wiem, nie wytrzymał. Ja taki przyzwyczajony, po prostu skoro wiosnę czy całe lato, ja nie ma dnia, żeby ja nie zaszedł do uli zobaczyć, do pasieki. To jest taka natura ujarzmiona przez człowieka, ale pszczoły żyją gdyby swoim życiem, swoim. Wszystko jest poukładane, wszystko jest zorganizowane. Wspaniała rodzina. Wzorem mogłaby być dla wielu rodzin obecnych. Wielka radość. W ogóle pierwszy oblot jest tak pięknym wydarzeniem tu, na tym naszym siedlisku, że my czekamy, kiedy one wylecą, kiedy dadzą znak, że po zimie już nastaje wiosna. I to weszło w klimat, w krew nas wszystkich, nas dzieci tu przebywających, już obecnie moich dzieci. To jest niesamowita radość. A one mnie nie gryzą, jeżeli z przypadku gdzieś przycisnę którąś. Ale lubię najbardziej sama być przy ulu, wie pan. Jak mam dobry próchno. Mąż jest taki troszkę szybki bil. On dmucha i mnie w nos razem nadmucha i to ja denerwuję się. A on mówi, nie umie dmuchać mnie. On uważa, że bardzo dobrze tak mnie chroni, żeby one mnie nie przeszkadzały. A mnie to przeszkadza właśnie, bo ja dmuchnę dwa razy dobrze, dużo stoi, ja sobie robię. Ich praca daje również bardzo korzystny wpływ na ludzi, którzy z nią pracują. Człowiek nawet sobie nie wyobraża, jak można się z tym związać. Te kwiaty, na których one obsiadają. Widzi człowiek, jak sobie na te nóżki nakładają pyłek, jak wciągają ten nektar i później takie znakomite, miód znakomity, wosk znakomity, który jest światłem. Pani pracy uczciwej jak kropla miodowa, która jest czystym złotem na świecie jedynie, bo inne złoto ma skrwawione imię. Pani rojów grających jak pieśń różańcowa, Pani majowej łąki, pola kwitnącego, Ty nam otwierasz znak kwiatu każdego. Znasz imię drzew wszelkich, Pani akacjowa, Pani lipca, rzepak. Słyszysz zioło wszystkie, dla zagubionych znasz drogi najbliższe. Pani zabłąkanych, Ty nas doprowadzisz do niebieskiej pasieki. Ty w biedzie nie zdradzisz, ale podniesiesz znów na ciepłej dłoni. Dasz siłę, gdy osłabną skrzydła wystrzępione. Matko, która karmiłaś syna miodem, mlekiem, wróć nam uczciwość pszczoły, weź w swoją opiekę. Nie ma chyba piękniejszego zawodu i bardziej wdzięcznego niż pszczelarstwo. Kochałam ten zawód i do dzisiaj kocham. I póki będę mogła, to jeszcze będę robiła. Jest to pasja mojego życia i nic na to nie poradzę.